Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. U mnie zaczął się weekend, więc kochani, chcę z wami przywitać zarówno tego vloga, jak i ten cały dzień. W takim razie zapraszam was oczywiście do oglądania, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, zasiadajcie wygodnie, a my jedziemy z tym życiem. I tak, moi drodzy, ja ogarnęłam się rano, troszkę sobie tutaj rzeczy porobiłam. Jestem przed pracą, zaraz będę wychodziła do pracy, dzisiaj idę na 14, więc żeby przedłużać, przejdę jak gdyby do jednej wiadomości, która mnie troszkę zaskoczyła, mianowicie jedna z was mi napisała na Instagramie taką prywatną wiadomość. Coś tam rozmawiałyśmy, padło jedno pytanie, czy coś mnie w ogóle wkurza w ludziach. I powiem wam szczerze, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo jest kilka rzeczy, które, że tak powiem, może nie tyle, że wkurza, ale trochę mnie frustruje i trochę mi tak jest przykro, że my ludzie się tak zachowujemy. Ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to i to też właśnie tej dziewczynie odpisałam. Pozdrawiam cię, Beatka. Zazwyczaj mam taką możliwość tylko i wyłącznie w weekendy, żeby tak sobie stanąć w oknie i popatrzeć, jak budzi się ten świat, więc zazwyczaj biorę sobie kawę i patrzę, jak sobie ludzie chodzą i jak ten cały dzień budzi się do życia. I powiem wam, że jak tak sobie obserwuję niektóre zachowania ludzi, a zwłaszcza ludzi, którzy wychodzą ze swoimi ukochanymi pupilami na poranną toaletę, wkurza mnie to, że taki pan czy taka pani idzie z tym swoim ukochanym psiaczkiem i piesek co robi? No wiadomo, wychodzi na poranną toaletę, więc załatwia się. Czy to na krawężniku, chodniku, na trawie, no gdziekolwiek, tak? No bo psy jak gdyby nie mają jak gdyby rozeznania i robią wszędzie tam, gdzie czują potrzebę, gdzie czują jakieś zapachy innych psów. No i taka pani, czy taki pan dumny ze swojego psiaka, że ten narobił, zrobił to, co powinien. No i stoi bardzo dumnie, patrząc na to dzieło swojego pupila. Pies kończy swoje, a ten pan, czy też ta pani, oddala się. A to, co zrobił ten jego pupil, zostaje tam, gdzie ten pies był. I powiem wam, że to mnie osłabia, to mnie wkurza w ludziach, takie traktowanie po prostu naszej przestrzeni, w której żyjemy, jak taką kuwetę, wiecie, jak taki śmietnik. To jest obrzydliwe, to jest po prostu frustrujące. I nikt mnie nie przekona, i nikt mnie nie przegada, że to nie ma znaczenia, bo to mały pies, to duży pies, to zrobił małą kubkę, to miał rozwolnienie, to coś. Nie, to mnie nie przekona, po prostu to mnie frustruje, to jest brak jak gdyby kultury, brak poszanowania społeczeństwa, w którym żyjemy, no to jest słabe, to jest słabe. Więc kochani, jeżeli macie pupili, wychodzicie z nimi na spacer, sprzątajcie po nich, bo jeżeli tak bardzo ich kochacie, to chyba chcecie o to, żeby chcecie dbać o to, żeby rzeczywiście te psy żyły w jakimś takiej dobrej symbiozie. Więc jeżeli tak naprawdę ich kochacie, no to pozwólcie im również narobić u siebie w pokoju, tam gdzie mu się podoba. Dlaczego wychodzicie z nim na zewnątrz? Przecież nie ma sensu. Po co? Wiem, że może tu się zrobić jakaś rewolucja, jakaś burza pod tym, co powiedziałam, ale wiecie, że jestem szczera, wiecie, że jeżeli coś mi leży na sercu, to wam mówię. I właśnie to sobie przypomniałam, bo też o tym rozmawiałyśmy i ona mówi, powiedz o tym filmie, bo ma bardzo podobne spostrzeżenia do mnie i mówi, że ją to też bardzo wkurza. A zwłaszcza gdzieś tam, powiedzmy, musi przejść przez kawałek chodnika, przepraszam, trawnika, no i wejdzie w taką kupę, no nazwijmy rzecz po imieniu, taką kupę psią. No i co?
No i okej, ktoś może powiedzieć, no i co, to koniec świata? Nie, to nie chodzi, kochani, o koniec świata. To chodzi po prostu o to, że tak się nie robi. Bo gdybyśmy byli istotami, które mają wszystko gdzieś, to każdy z nas mógłby robić wszędzie. A to przecież nie o to chodzi. Tyle w temacie. Dobrze, moi drodzy, plan jest taki na dziś. Ja dzisiaj pracuję, tak jak Wam powiedziałam. Tam jeszcze nie wiem, czy zobaczycie, ale tam sobie palę taką jedną ze świec, którą kiedyś kupiłam i chciałam ją sobie przetestować i powiem Wam, że kurczę, mam problem. Co prawda wybrałam już te świece do tego mojego odcinka Otulona zapachem wiosna 2020, ale powiem Wam, że mam problem z dwoma zapachami, dlatego że te zapachy są bardzo delikatne, one są przepiękne. Jak otworzycie słój, to no, jest przecudny zapach, naprawdę. Natomiast jak się odpala na moją powierzchnię, ja nie mam aż tak ogromnej tej powierzchni, jeżeli chodzi o sufity i o metraż, więc te świece sobie tak średnio radzą, ale może o nich opowiem, być może ktoś z Was się na nie skusi, być może ktoś z Was ma mniejsze pomieszczenie i może akurat z tych świec, z tych propozycji na wiosnę sobie skorzysta. Więc moi drodzy, jeszcze raz oficjalnie się z Wami witam i zapraszam Was oczywiście do dalszej części tego vloga. No hej kochani, witajcie ponownie. Widzę, że jestem monotematyczna, bo ciągle z tego samego miejsca się do Was odzywam, no ale niestety tak czasem niestety musi być. Dzisiaj mamy niedzielę, dzień na ogarnianie, bo w sobotę jak idę do pracy, to nie zawsze mam czas, żeby to wszystko poogarniać. I tutaj właśnie mam te chusteczki. A właśnie, powiedzcie mi, czy Wy używacie tych chusteczek z Biedronki do kurzu? Teraz zmienię chyba formułę, jest tutaj takie to otwarcie, ale powiem Wam szczerze, że i tak one wysychają, tak? Więc, ale w sumie są dobre, więc używam rękawiczki, bo będę jeszcze musiała w łazience sprzątnąć, czyli tam, wiecie, ogarnąć całą łazienkę. W międzyczasie sobie jeszcze oczywiście zaparzyłam, no zrobiłam sobie kawę z ekspresu. A, gdyby były pytania, jest to kubek z Homla. Więc jeśli macie ochotę, to chodźcie sobie na ten sklep. Zresztą wiecie, że ja jestem ich fanką. Jestem po prostu fanką tego sklepu. Więc większość kubków mam właśnie albo z Homla, albo z H&M-u. Tak. W piątek robiłam zakupy we Frisco i nagrałam to, ale nie wiem, czy ja w ogóle mam to wrzucić, czy też nie, więc jeszcze zobaczę, jeżeli nie będę miała materiału wystarczającego, to pewnie Wam rzucę, żeby Wam pokazać, co ciekawego zamówiłam we Frisco, ale to będą tradycyjne zakupy, czyli takie normalnie spożywcze, wiecie, tam jeszcze jakieś płyny były do płukania, czy tam do prania, więc tak. Teraz się ubrałam, bo, znaczy przebrałam się, bo byłam ubrana inaczej, bo nagrywałam dla Was film. Mam oczywiście przedłużone rzęsy sztuczne, więc bo do filmu musiałam jakoś wyglądać. Teraz patrzę w podręcz, że to wygląda bardzo tak dramatycznie, ale uwierzcie mi, że naturalnie jest znacznie lepiej. Zawsze kamera, musicie na to zważać, że kamera zawsze dodaje, nie wiem, około 5-6 kg. To jest raz, a po drugie kamera niestety, ale bardzo przekłamuje kolory i to, co Wy widzicie, to jest jak gdyby no, troszkę skrzywiona rzeczywistość. I tyle, moi drodzy, to co? Będziemy się widzieli za jakiś czas. Ja Wam też postaram się nagrać, bo będę robiła mój taki bardzo dobry przepis, takie danie popisowe. A mianowicie będzie to sos szpinakowo-tuńczykowy z pomidorami krojonymi. I to będzie taki sos, który będę podawała ze spaghetti. Będę miała gości, więc jak najbardziej takie danie będzie idealne. I ja do tego dodaję parmezanu. Wiem, że podobno jak się podaje ryby i owoce morza, to wtedy takich dań się nie powinno dodawać parmezanu, ale ja dodaję odrobinkę, bo lubię po prostu smak parmezanu właśnie w połączeniu chociażby z tuńczykiem. Ok,
kochani, zbieram się do pracy i, znaczy do pracy, no przede wszystkim biorę kawę, idę jeszcze sobie obejrzeć w tak zwanym międzyczasie jeden filmik, no i biorę się w końcu za sprzątanie, bo nikt za mnie tego nie zrobi, a szkoda. Moi drodzy, właśnie przyjechał pan z Frisco, więc szybciutko wam pokażę, co kupiłam tym razem. Tutaj mamy mrożonki, teraz muszę włożyć to wszystko do zamrażarki. Tutaj mamy pietruszkę, banany, twarogi. Wiecie, że jestem twarogowa kobieta, więc jak najbardziej twarogi muszą być. Bardzo lubię tego bielucha używać do sosu właśnie burdowo-czosnkowego, więc wziąłam sobie dwie sztuki. To dostałam gratisie, znaczy gratisie, no za grosz po prostu. Camembert i tutaj jakiś taki warkocz pędzony, bo miała też gości, więc no, do deski serów się na pewno przyda. Seler, cebula i dwie główki sałaty lodowej. Dobra, chowam do lodówki i za chwileczkę pokazuję wam ciąg dalszy tych zakupów, bo to jeszcze nie koniec. No to jedziemy dalej. Tam papier toaletowy, jakaś fajna promocja była, dodatkowo 8 plus 2, zobaczymy. Tu mam ziemniaki kremowe, bardzo dobre. Zwykła masłowa, wiem, że szeleszczę wam, przepraszam was za to. Sałata masłowa, tutaj mamy sałatę pekińską, buraki, bardzo lubię buraki. Mają bardzo dobre. Tu wzięłam winogrono zielone bezpestkowe do wina, do serów. Jakieś jabłka podobno mają być słodkie. Zobaczymy. Marchew. Bardzo fajna promocja była na właśnie na te dwa płyny do płukania. Jak brałam jedno, to chyba płaciłam, nie wiem, 15 chyba złotych, czy tam 13. A przy dwóch to była znacznie obniżona cena, więc skorzystałam. I jeden z moich ulubionych płynów, Cocolino. Tu macie tuberoza i wanilia, kwiat wanilii. Przecudowny jest, tak pięknie pachnie pranie. Polecam wam, kochani. Dobra, układam to i lecimy z kolejnymi paczkami. Ok, kolejna partia. Wzięłam nachosy o smaku sera. Przepraszam za te cienie, ale o. Wzięłam 3 opakowania tuńczyka, bo będzie mi potrzebne do takiego mojego ulubionego dania popisowego, które ja robię, czyli taki sos. Będzie to po prostu spaghetti sosem z tuńczykiem, ze szpinakiem i z pomidorami. Uwielbiam go i wszyscy moi goście go również uwielbiają. Bardzo jestem, wiecie co, zniesmaczona tym szczypiorkiem. Uważam, że w takiej formie w ogóle nie powinni w ogóle tego szczypiorku sprzedawać. No bardzo, bardzo jestem zniesmaczona tym, no ale dobra. Koncentrat Primo Gusto, olej kujawski, makaron właśnie do spaghetti. A, i tutaj oczywiście zamówiłam sobie jajka i wiecie co, sobie sprawdzę, bo zawsze z jajkami mają problem. Nieraz są tak obtłuczone, że po prostu reklamowałam je i co prawda za... O, no właśnie o tym mówiłam. O tym właśnie mówiłam. Zawsze z tym był problem i widzę, że zawsze jest. Zobaczę kolejne opakowanie. No niestety. Dobra. Ja nie wiem, czy to jest wina transportu, czy ktoś po prostu tym wszystkim rzuca przy zamówieniu. No nie mam pojęcia, no. Wiedziałam, że ten pan no, starał się tak naprawdę delikatnie wnosić te wszystkie opakowania. Wiecie co, powiem wam tak, nie było problemu jak te wszystkie przesyłki były w kartonach, bo kiedyś było tak, że Frisco dostarczał właśnie w kartonach, ładnie zawinięte, a teraz niestety daje w reklamówkach, co prawda możesz sobie wydać jeszcze reklamówki takie, są takie reklamówki do recyklingu. Albo po prostu jakieś takie papierowe. Ja z papierowych jeszcze nie skorzystałam, bo się po prostu ze względu na to, że ja właśnie takie też dość delikatne rzeczy zamawiam, się zawsze boję, że tamte to już w ogóle mogą nie wytrzymać transportu. Przepraszam was, że tak długo was trzymam, ale no muszę to wszystko sprawdzić. O, i tu czuję tak, no niestety, i to też jest, to
to jest jajko, które już tu widzę, widzicie? Jest po prostu pęknięte. Ach. No nic, będę musiała znów reklamować. Kurczę, jak ja tego nie lubię. No ale nic, dobrze. Gazetkę zawsze dostajemy. Tutaj mam chleb i bułkę tego rodzaju. O, tutaj wzięłam taki bielański żytni. Tu są bardzo fajne bułeczki. Też jakieś wzięłam. Ja część oczywiście sobie pomrożę, ale wybór mają naprawdę bardzo ładny. Makaron jajeczny i brusztę wzięłam. Ok. Rozpakowuję, wkładam do szafy, do lodówki i jeszcze mamy ile? Dwie siatki. Ok, i już ostatnia partia. Roszponka, rukola, pieczarki mają bardzo fajną propozycję, jeżeli chodzi o kiwi. Cały chyba to pudełko kosztowało mnie 8 zł, a tu mam chyba 14 sztuk, tak mi się wydaje. Cebula żółta. Kolejna roszponka, bo bardzo lubię roszponkę. Czerwone wino. Tutaj wzięłam sobie kawę, czyli to jest wino musujące, tak zwane, no, niektórzy nazywają to prosecco. Wzięłam grejpfruta czerwonego, bardzo lubię. Jakieś trzy rodzaje jakiegoś sera. Wiedziałam, że szczypiorek może być tandetny, dlatego wzięłam z taką dymką. Znaczy bez dymki, ale część zieloną, czyli tą szczypiorkową od dymki. No i wzięłam pietruszkę. Ok, ogólnie jestem bardzo zadowolona, więc jeżeli nagrywam to teraz, jeżeli to wrzucę, no to będziecie mieli. Jeżeli nie wrzucę do filmu, no to trudno, ale ogólnie jestem zadowolona. Moi drodzy, wracam do Was. Wiecie co? Tak sobie związałam włosy, bo właśnie odprowadziłam moją mamę na dworzec. Jestem już sama i zrobiłam sobie kaweczkę w tym moim kubku z Homla. Tak. Obdarowałam również moją mamę tymi pączkami takimi z twarogu i serka homogenizowanego marki Danio. Także zapakowałam mamie również do pociągu, żeby miała. Poza tym jeszcze więcej dałam do domu, żeby też sobie tam miała do kawy, żeby mogła troszkę się uraczyć. I tak, moi drodzy, chciałam przyjść do Was z pewnym update'em na temat Waszych komentarzy, które zostawiacie pod moimi filmami. Powiem Wam, że jestem niezmiernie wzruszona tym, jaką Wy mi przekazujecie energię. To jest tak cudowne, to jest tak piękne. Ja momentami się zastanawiam, czy ja naprawdę aż tyle dobrej, pozytywnej energii Wam zostawiam, czy Wy naprawdę odnajdujecie aż taką siłę i taką motywację w tym, co do Was mówię, bo aż mi się wierzyć nie chce, że tyle przepięknych słów zawsze słyszę, no czytam, że w pewien sposób zmieniam Wasze życie, że Wy dzięki temu, dzięki tym moim filmom, dzięki temu, co Wam przekazuję, jak Wam przekazuję, to co Wam pokazuję, że to na Was tak pozytywnie wpływa, że Wy też chcecie zmieniać swoje życie. To jest przepiękne, to jest przecudne i ja naprawdę jestem wdzięczna wszystkim Wam i każdemu z osobna. Bo nie sądziłam, że będę miała tak cudownych ludzi, tak przepiękną, przemądrą publiczność, ale to jest ważne, wiecie, to jest dla mnie bardzo ważne, w moim życiu to jest bardzo ważna kwestia i bardzo Wam dziękuję, najniższe ukłony, buziaczki Wam ślę i kochani. Trzymam za każdego z Was, za każdą z Was kciuki, żeby Wam się w życiu naprawdę dobrze wiodło. Dobrze, bo za chwileczkę się wzruszę, a czeka mnie jeszcze praca. Tak więc pozwólcie, że ja sobie wezmę kawę. Jednego pączka. W tłusty czwartek nie jadłam żadnego pączka. Żadnego. Ale dziś mamy niedzielę. To jest taka wersja, powiedzmy, lightowa. Wiem, że miałam Wam nagrać ten sos, który Wam pokazywałam. Niestety on, ja już go zrobiłam, bo wczoraj zrobiłam taką, wiecie, kolację na wypasie, bo
była deska serów z owocami, było wino czerwone, no i później na kolację zrobiłam właśnie spaghetti z tym sosem. Do tego starłam parmezan, bo jak wiecie, mam ten duży parmezan, który kupiłam w Biedronce, więc gdzieś tam go powolutku ścieram. No i tak się raczyłyśmy. I wiecie, nie chciałam tej kamery wyciągać, jak była mama. To był czas dla mnie i dla niej, więc myślę, że jeszcze kiedyś zrobię taki sos i Wam go nagram od samego początku do końca. Być może Wy też się zainspirujecie, żeby go sobie przygotować. Kochani, znikam, biorę kawę, muszę jeden film dla Was jeszcze zmontować, ale widzimy się na pewno jeszcze w tym moim vlogu. Wiecie co, jak włączam tą kamerę i widzę taką pustkę z tyłu za sobą, to aż mi jest tak przykro. No ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że najważniejsze jest to, że jesteśmy tutaj razem i możemy nawzajem się inspirować. Ja, kochani, przyszłam tak naprawdę, żeby już się z Wami pożegnać, ale zanim się z Wami pożegnam, to jeszcze mam resztkę mojego śniadania, owsianeczkę z czarną porzeczką. Oczywiście herbata zielona z piekwą musi być Big Active. I chciałam Wam pokazać dwie rzeczy. Byłam ostatnio u znajomej i podarowała mi takie dwie bardzo ładne sukienki, leniane. Pokażę. Jedna to jest taka, nie wiem, czy ona będzie... Chociaż myślę, że powinna być dobra, może będę miała trochę luzu. I ona jest za kolana. Z tyłu ma taki fajny zameczek. Zobaczcie, nie będę jej przymierzała, bo marki Olsen. Ale bardzo, bardzo fajna. Tutaj widać, że jest takie troszkę wcięcie. Myślę, że jak sobie pasek też założę, to będzie idealnie akurat na mnie leżała. I drugą, taką przepiękną, taką w kolorze takiego kawy z mlekiem, coś takiego. O, tak wygląda sprzętu. A z tyłu ma taki fajny tutaj też pasek. Niby, znaczy to nie jest pasek, tylko jest taka dekoracja, ale to też powoduje, że zwęża nam talię. Ona jest trochę duża, ale wiecie co mówię, jak ja sobie wezmę jakiś pasek, do tego założę, to myślę, że będzie fajnie. Rękawki, no okej, okay. Jest ładna, fajna, no mówię, jest duża, a ona jest bardzo, bardzo drobniutka, ta moja znajoma, więc ta sukienka jest też mi za kolana, więc jeszcze się odsunę, o, widzicie, tak mniej więcej takiej długości jest i super się cieszę, bo lnianych rzeczy nigdy za wiele. Dobra, drugą rzeczą, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest zapach. Zapach, który właśnie gdzieś tam ostatnio właśnie przeglądałam tą całą moją kolekcję perfum i stwierdziłam, że póki jeszcze mamy taki okres grzewczy, gdzie jeszcze mogę się pootulać w te takie cięższe zapachy, to wezmę sobie Bakira. To jest taki naprawdę mocno orientalny zapach, nie dla każdego. Jakby to mogę inaczej. Co mogę Wam powiedzieć na temat tego zapachu? Oczywiście postaram się, żebyście mieli tutaj gdzieś, żeby Wam wyjechała ta nuta głowy, serca i podstawy, ale jak ja miałabym go określić, to jest bardzo taki lekko pudrowy zapach, ale przede wszystkim tu wszystkie takie przyprawy korzenne, wszystkie takie kadzidłowe zapachy, wszystkie takie palone drewno, trochę skóry, odrobina wanilii, kardamon, goździki, paczula, piżmo, wszystko tutaj w tym zapachu jest. I mówię, to jest bardzo ciężki zapach. Troszkę bym nawet powiedziała, że on przypomina mi Chanel numer 5. Więc jeżeli się z Chanelką nie lubicie, to myślę, że z tym Bakierem się też nie polubicie. I moi drodzy, dzisiaj bez motywacji, bez żadnej pogadanki takiej, chociaż wiem, że chyba w tych skrawkach gdzieś Wam też poruszyłam temat odnośnie osób, które mają psy, które nie dbają o te psy. Ale już nie chcę gdyby do tego nawracać. Wiem, że niektórzy mogą być urażeni tym, co powiedziałam, ale tak jak mówię, no wiecie, no,
To są fakty, to jest to, co ja widzę przez okno, to jest to, co też akurat ta dziewczyna z Instagrama zauważyła i też właśnie powiedziała, że warto, żebym o tym powiedziała, bo ją to też wkurza i frustruje. Natomiast dbajcie o te swoje psy i dbajcie o te nasze środowisko, żeby wokół nas też było ładnie, a nie jak przyjdzie lato, żeby to wszystko później śmierdziało, bo my to też później wdychamy. I dbając o tą przestrzeń, w której przebywamy, żyjemy, myślę, że też pokazujemy szacunek dla ludzi, z którymi żyjemy wokół, dla społeczeństwa, z którym żyjemy, więc a poza tym to świadczy o nas, o naszej kulturze, bo nie sądzę, żebyśmy chcieli mieć taką ogromną kuwetę w swoim mieszkaniu, więc traktujmy przestrzeń, to żyjemy również jako nasze mieszkanie, jako naszą właśnie przestrzeń, w której żyjemy, przebywamy i chcemy, żeby było ładnie, chcemy, żeby było zielono, żeby było sympatycznie, bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dziękuję Wam pięknie. Mam nadzieję, że było Wam miło. Troszkę Wam tych rzeczy pokazałam, trochę zakupów, troszkę takiego gadania o życiu, o sytuacjach z dnia codziennego. Ale myślę, że w następnym vlogu będzie więcej mnie. Ten tydzień też miałam taki dość trudny w takich bardziej sprawach zawodowych, więc już wychodzę na prostą. Już się to wszystko stabilizuje, więc myślę, że w kolejnym vlogu będzie więcej pozytywnej energii, będzie więcej mnie i na pewno będzie więcej takich miłych rzeczy dla oka. I myślę, że sobie też na pewien temat porozmawiamy, bo chciałabym też o jednej rzeczy do Was pomówić i jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, ale to w następnym filmiku. Dziękuję Wam pięknie, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. A tymczasem, moi drodzy, widzimy się w następnym moim filmiku. Do następnego. Ciao!